Hej, witam was w 14 odcinku Ski Jumping 2022. Dzisiaj rozegramy sobie oczywiście konkursy Pucharu Kontynentalnego, więc bez zbędnego, czyli to będzie konkurs, będą trzy konkursy jeszcze Pucharu Świata, więc bez żadnego marudzenia lecimy z tematem. Myślę, że dźwięki w tle są, więc muszę dźwięki w tle wyciszyć. I lecimy z koksem. Dźwięk, żeby było słychać troszeczkę, no, gwar kibiców, więc lecimy z tym materiałem. Dla was ja nagrywam i oczywiście kwalifikacje bardzo spokojnie, 109 metrów, promo wadzenie będzie raczej duże. Wąsek stękały i zniszczył sobie oczywiście za mną teraz, pierwsza seria oczywiście. Miejsce 16 w klasyfikacji generalnej teraz, znaczy dobre skory w konkursie będzie tylko git. I chyba nie będzie tylko git, ponieważ noc ściąga nas trochę na bok. Jeszcze na dwie nogi, więc powinniśmy tutaj no być liderami lub nimi nie będziemy. Przy notach po 17,5 i 16,5 raczej to będzie prowadzenie spokojne. Teraz seria finałowa, 80 metrów potrzebujemy teraz, by wygrać. Akurat jesteśmy w dobrej formie, więc problemu nie powinno być. Proszę bardzo, za HS, ale lądowanie niestety na dwie nogi, więc no 110 metrów w drugiej serii, 18, 17,5 i 17,5, i prowadzimy. Wygrywamy kwalifikację, wygrywamy pierwszy konkurs Pucharu Kontynentalnego, czyli Continental Cup. O klasyfikacji to Paweł Wąsek jest przed Kubą Wolnym, przed Pawełem Wąskiem, czyli my jesteśmy na miejscu 13 w klasyfikacji generalnej teraz. Sobie na 16 dalej, jeszcze do tyłu. Totalnego pucharu, no oczywiście jesteśmy na miejscu 16 cały czas. Świata o 2 punkty tylko przed Karlem Geigerem, więc teraz startujemy w Lahti, więc musimy się postarać, żeby wygrać. Ten odcinek oczywiście będzie bez kamerki jednak, ponieważ nie chcę tego odcinka zepsuć. Kwalifikacja oczywiście do konkursu w Lahti, więc startujemy. Mocno w bok, no raczej bym to nosił, raczej nawet, no. To do was nie pokażę kamerki, ponieważ nie chcę po prostu psuć tego filmu. Jesteśmy na 10 miejscu. To do gra naroda wynoszącą 16,7 punktu. Teraz pierwsza seria prowadzi Kylian Payer, no raczej. Tak, i psuć rywale szanse na to, byśmy obili prowadzenie w klasyfikacji generalnej, byśmy wygrali no z Karlem Geigerem, ale nawet no może i znowu powyżej 130 tym razem było, no 130,5 metra teraz, no, raczej no jeszcze gorzej, 15 miejsce, czyli jesteśmy w drugiej dziesiątce, więc no Geiger w pierwszej, a jesteśmy w drugiej, więc no raczej teraz 127 metrów, jeśli będzie znowu skok na dwie nogi, to mamy przesrany. Idealnie telemarkiem w drugiej serii. 136 metrów w drugiej serii, najdalej, no. To tak, ale i tak wiatr był pod narty. I tak wiatr był pod narty, miejsce ósme, czyli jednak Geiger nas wyprzedził, czyli jednak mamy stratę do Geigera już dużą. No to jest ile punktów? 26 punktów do Karla, do Niemca, więc to jest 24, 28 miał stratę do nas, tak?
Później będą oczywiście Raw Air, Vickersund, Oberdorf, Harukon, Drżde, Lotte i Planica oczywiście, no. Startujemy teraz z kolejnym konkursem, mamy już 50 odcinka, więc to będzie się niedługi, więc postaram się dla was zrobić takie odcinki dłuższe, więc no. To będą takie dwa odcinki z trzech konkursów jednak, no. Będzie jak trzech konkursów, później będzie Raw Air, gdzie nagram dla was oczywiście, to jest oczywiście seria, którą kończę, będę kończyć, to zakończę tą serię i danym akcentem, ale chyba nic z tego. 135,5 metra teraz, no i 17, drugie miejsce, więc słabiutko. Za Geigerem i za Lindvikiem, no nie wierzę. Do nas wyprzedzają teraz Granderud, każe nas korzystać, to jest 136,5 metra teraz, no. My trafić na progu, żeby było wszystko idealnie nawet, no ależ. Jesteśmy się tak zamieszani z sezonem, że na progu nie trafimy, ale lądowanie było świetne, no. 138 metrów, lądowanie było świetne, no typ od 18,5 do 19. Minus 12,3 za wiatr, będziemy prowadzić nad Granerudem. No i teraz Serafinowa, no. W końcu wiatr w plecy, więc w końcu wiatr taki, no dość. Wiatr niekorzystny, więc raczej. Wow, i to jeszcze jak daleko. I to jeszcze jak sobie poradziliśmy. 133 metry w drugiej serii, więc teraz było 2:20, teraz dostaliśmy. I wygrywamy, no. Geigerem i oczywiście nad Granerudem, który nas stracił. My oczywiście Geigera o 14 punktów teraz. I oczywiście dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Dziękuję wam. Jeśli zobaczycie odcinek już. Wam wrzucę odcinek, więc dzięki za uwagę i do zobaczenia. Cześć.